ja bym się nigdy nie odważył. Nie mam w sobie takiej ogromnej odwagi, żeby zaproponować Państwu niedźwiedzia w muzeum. Jeszcze żywy, a już muzeum, prawda? Ale to wszystko przez pana dyrektora, któremu chciałem bardzo serdecznie podziękować. I przez panią Anitę. Pani Anita Maksymowicz, kurator wystawy. Prosimy Anitko do nas. Zielona Góra. Górka właściwie. Czy ja bym chciał mieć taką wystawę? Tak jak już to powiedziałem wielokrotnie, także na swojej stronie internetowej. Miałem słaby dzień i się zgodziłem niestety. I teraz licząc na to, że to jeszcze jest pół roku, że na pewno się to wszystko rozwieje, że ktoś tam pomyśli sobie, że to jest szkoda pieniędzy i że to może nie takie atrakcyjne te zdjęcia. No ale pół roku minęło i to jest dzisiaj 11 dzień marca, dzisiaj premiera płyty Basi w Japonii, a my jesteśmy tutaj w Zielonej Górze i no właśnie, będę się chwalił swoją Australią. Mam nadzieję, że spodobają się Państwu te zdjęcia i jeśli się spodobają, to zapraszam także na moją stronę internetową, bo to wszystko przez tę moją stronę, dlatego że Anita podejrzewa, wyszła na stronę, zobaczyła te zdjęcia i dlatego zadzwoniła do mnie, żeby taka wystawa mogła się dzisiaj odbyć. No to właściwie tyle. Chciałem podziękować za zaufanie dyrekcji. Nie wiem, czy to nie jest ostatnia wystawa, jaka się tutaj będzie. Ale widząc frekwencję, liczną frekwencję... O, Ruda przyjechała. Witam wszystkich fanów radia, bo myślę, że to jednak bardziej fani radia niż fani fotografowania się pojawili tutaj dzisiaj. Ale te zdjęcia, jak się im tak dobrze przyjrzeć, to one też pachną i mówią. Także właściwie mogę powiedzieć, że to jest takie trochę radio również. Nie wiem, co się robi na takich tych imprezach typu wernisaż. Czy to wystarczająco dużo powiedziałem? Już teraz możemy Państwa zaprosić. Czy mam jeszcze mówić? Jesteś nam, przede wszystkim jesteś dla nas wszystkich tutaj no, panem od muzyki. Dla wielu, wielu pokoleń Polaków, pewnie dla milionów Polaków. Stany Zjednoczone mają swój Franka Sinatra, nazywają tam The Voice, czyli głos. Marek jest naszym głosem, głosem radiowym wprawdzie, ale właśnie tak świetnie znany. Marek będzie dzisiaj śpiewać, bo już nie ma. A pan przyszedł dla Australii czy dla pana Marka Niedźwieckiego? Dla pana Marka oczywiście. Ale pan wygląda, że pan nie był na pierwszym notowaniu listy przebojów programu trzeciego w 1982 roku na świecie jeszcze, czy był? Nie, nie był, ale oglądał w SK, nie, tu w MTV Classic oglądałem listę przebojów. Czyli że pan Marek oddziaływuje cały czas, tak? Oczywiście, na każde pokolenie. O, to świetnie. Bardzo piękne zdjęcie. A listy przebojów Państwo słuchacie? Słuchamy naturalnie. I gramy, znamy głos pana Marka. Jest w ogóle super facetem, daje Marcin Kydryński. To są dwie audycje, których ja słucham. Marka Niedźwieckiego i Marcina. A resztę program Drugi Polskiego Radia. Ja po to przyszłam. Tak ma być. Czy proszę, pan tu jest dla Australii, czy pan tu jest dla pana Marka Niedźwieckiego? Nie, dla jako pana Marka i dla głosu z radia. Dla pana Marka i dla, no, i dla Australii, bo mój brat mieszka w Australii po prostu. A co tam robi? Ciężko pracuje. A jest może ale na nie tych, na budowie. Jest na tych zdjęciach? No właśnie nie, bo to widzę Sydney i gdzieś środek Australii, a mój brat jest z Melbourne także. Czy kabaret Ciach, który występował już w USA, nie wybiera się przypadkiem do Australii z oczywiście, występami? Oczywiście, właśnie w tej sprawie wybieram się w grudniu i w styczniu, żeby to załatwić. Jaką? Bebejlu. A. Dziękuję za maila, za szybkie działanie. Masz problem. Ja mam tradycyjna. Dobrze, okej, masz się tu, który się tam tu, jasne, jasne.
Tak, ja se tam stanę. Tak jest. Bo ja właśnie prawie z telewizji jestem, ale to stanę z boku. Mam jeszcze kilka pytań, bo była możliwość, nie wiem, czy tam jest.